detektyw Krzysztof Rutkowski powraca. Nie wiem, gdzie był wcześniej detektyw Rutkowski, żeby miał powrócić, no ale skoro powraca, to chyba dobrze. Poprzednim 10 niebezpiecznych misji rozsianych po całym świecie. Magazyny chemiczne, blokowisko. Blokowisko! Wow! Dzielnica. Villa Bossa. Jakiegoś tam. Zaczynamy od magazynów chemicznych. Wow, no widzicie, no Krzysztof Rutkowski podróżuje od magazynów chemicznych poprzez opuszczone fabryki, siedziby mafii, aż po blokowiska. Ale w magazynach chemicznych zostały one zamknięte. Teren został opanowany przez grupkę terrorystów, którzy podłożyli ładunki wybuchowe w kluczowych punktach. Ich zdetonowanie grozi zniszczeniem toksycznych odpadów i skażeniem gęsto zaludnionego obszaru. Jednostka antyterrorystyczna policji może nie zdążyć na czas. Tylko ty możesz zapobiec katastrofie. Pozostać niezauważonym, wyeliminować wszystkich wrogów, rozbroić 5 ładunków wybuchowych i odnaleźć wyjście. Jeżeli to są zamknięte zakłady przemysłowe, to bym pomyślał, że wszelkie toksyczne odpady zostałyby usunięte. Ale no cóż. Wow. Anglicy mają Jamesa Bonda. My mamy tego gościa, który nie przypomina zbytnio Krzysztofa Rutkowskiego. Pff, tak jakby ani trochę. Ale oto jest niebezpieczny terrorysta. I został ustrzelony moim błyskotliwym pistoletem na kapiszony. A niech to. Tylko pana nie udało się ustrzelić. Wow. Czy to jest prawdziwe życie? Ta gra nie przebacza! Ta gra naprawdę nie przebacza! Jeżeli tylko będę zauważony przez przeciwnika, to amen! Amen w pacierzu! Czemu ten pistolet na kapiszony strzela tak, jakby nie chciał? O to, co chciałbym tak naprawdę wiedzieć. Detektywie, skradajmy się. Myślę, że policja przy tym skradaniu się to już mogłaby dwa razy przyjść, ale ciii. Widzę przeciwnika. Detektywie Rutkowski, trzeba coś z tym zrobić. Wow, to opóźnienie. Myślę, że jeżeli oberwałby z broni, to powinien już zauważyć, że coś jest nie tak. Ale no cóż, najwyraźniej... najwyraźniej nie. Jak można być już takim idiotą? Jak można nie spatrzyć się, że ktoś naparza do ciebie z broni? Jak to jest możliwe? Czy to jest ta bomba? Wydaje mi się, że tam był jakiś koleś, którego miałem zdjąć. Chryste! Ta kamera! Tak? To? No coś tu mam zrobić ewidentnie, ale nawet nie wiem, jaki jest klawisz od tego. Wykonanie akcji to E. Detektywie? Udało się. Co teraz zrobimy z tą rewelacją? A to co? Wydaje mi się, że to amunicja. O, tam widzę jakiegoś kolesia. Poszedł sobie niczego nieświadomy. Czas włączyć tryb snajperski detektywa Rutkowskiego.
prędzej czy później tamtędy przejdzie. Ja to po prostu wiem. Bo musicie wiedzieć, kiedy już wcześniej próbowałem w to grać, to strażnicy zauważali mnie z... praktycznie rzecz biorąc, 300 metrów. Okej, przez tą barierkę nie mogę przestrzelić. Teraz przynajmniej to wiem. Ale będzie musiał tamtędy wracać. I wiem, że będzie obrócony tyłem. Więc opracowałem magiczny, niezawodny sposób, aby nigdy nie być przenigdy zauważonym przez tych ludzi. Po prostu czekaj 300 lat, dopóki nie obrócą się do ciebie tyłem. Genialnie. I poszedł, bo kamera jest... kamera jest tutaj taka głupia, dopóki idę, to nie mogę... nie mogę w ogóle operować nią w dół. A za każdym razem, kiedy obrócę w dół, a potem zacznie iść, to ona się blokuje z powrotem. Jak to dobrze w ogóle... nie było żadnego znacznika, że to mogła być bomba, po prostu... raz już ją rozbroiłem i... byłem świadomy, że to tak właśnie działa. Ale poza tym... myślelibyście, że ta gra da wam wskazówki co do tego, gdzie jest bomba i tak dalej? Nie, ona nawet nie pokazuje, gdzie są wszyscy przeciwnicy. Tak. Niech strzeli jasny grom tą kamerę. Nie ma mnie. Nie ma mnie tu. Boże, ale mnie ta kamera wpienia. Strzeliłem mu w rękę. I tak się składa, że to był śmiertelny cios. A to, moi drodzy, jest komputer. Tak. Komputer. Wydaje mi się, że to może być właśnie kolejny punkt. Nice. Ile tych punktów było? Z 5? To trochę dużo, nie powiem. Za dużo, jak ma na mój gust. O. Znalazłem wyjście. Ale nie mogę jeszcze uciec. Misja nie jest jeszcze skończona. Bardzo chciałbym iść mimo wszystko. Ojejku. Tu jest zły człowiek. Który co gorsza tutaj idzie. Oj, ale się wraca z powrotem. No dobra. Krzysztof Rutkowski zostawi na niego pułapkę. Zdjęty. Moment. Ja tu już byłem. Zatoczyłem tylko jedno wielkie koło wokół tego budynku. Ha, tu jest to? Tak, bo ja mogłem to wiedzieć. Dobra, to jest trzeci. Widziałem jeszcze jednego przestępcę po tamtej stronie. Przy reaktorach nuklearnych. Znaczy nie reaktorach, ale w wielkiej masie odpadów. To na pewno. Może ja w ogóle na samym początku przegapiłem coś. Też by podałoby w sumie zobaczyć. Tutaj był również przestępca, który patrolował. No ile dobrze pamiętam. Cały czas się skradam. I w sumie dobrze. No, tutaj była jedna od samego początku. Dawaj, panie Krzysztofie. A może ja już mam, tylko nie wiem. Nie? Jeszcze nie. Drzwi, których niestety nie można wyłamać. To by było zbyt, wiecie, zajmujące.
O nie, 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 nie biegnij. Na kuckach? O właśnie tamten pan. On obraca się na lewo i na prawo. Pytanie tylko, jak przejść za tamte budynki. Znaczy za tamtą ścianę. Tam są schody, ale boję się, że coś się stanie i że ta durna gra się zgliczuje albo coś. Wcale bym się nie zdziwił, wiecie? Jest, udało się. Tak mi się wydaje. Wyeliminować wszystkich wrogów, więc teraz już nie muszę się o nic martwić. Allo! Dun 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 Krzysztof Rutkowski. Dun 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 dun. Mówię wam, skisłem za pierwszym razem, kiedy jakiś przeciwnik mnie zobaczył. Na pewno to jeszcze zobaczymy. Nie przeczę temu, ale za pierwszym razem, kiedy przeciwnik mnie zobaczył, to tak po prostu się obrócił. BUM! Zbliżenie na jego taką gębę, a oni mają takie koszmarne tekstury. Zresztą widzicie, jakie są to tekstury. Zbliżenie na gębę tego przeciwnika i napis coś tam w stylu, że nie zaliczyłeś i... znaczy nie zaliczyłeś celowis i siema! Zaczynaj od nowa. No dobra, zabiłem go, ale gdzie jest jeszcze ten ostatni budynek? I nie wiem, nie wiem, to po prostu mnie rozwaliło. Nie wiedziałem po prostu, jak na to patrzeć. To było coś niesamowitego wręcz. Drogi Jezusie Nazareński, gdzie to jest? Na pewno nie ma tego wśród tych nuklearnych cosiów. No ale gdzieś musi być to. To już raz rozbroiłem. Coś przegapiłem może między tymi budynkami? Nie wiem. Nie wiem, serio. Ja już chcę stąd wyjść. Już misja detektywa Rutkowskiego i tak się zakończyła sukcesem. Nikt mu nawet nie będzie teraz przeszkadzał. Usuń się, Boże. A więc szedłem sobie po tej fabryce i myślę sobie... Często przewijały mi się myśli takie jak... Ale jednak wciąż gnałem. Wciąż gnałem, aby znaleźć cel misji. I tak przez paręnaście minut. Wreszcie! Rozbrój to! Jest! Dobra! Misja wykonana, skierujmy się do domu. Dobra robota, panie Bond. Ach, królewska mość jest z was dumna. Chryste! Przeszedłem jeden poziom, a czuję się, jakbym grał w to od 14, nie wiem, dni! Bez przerwy. Jak wspominałem, wystarczy zrobić jakiś tam labirynt ze skrzynek, z jakichś tam brzydkich, ohydnie wyglądających korytarzy. Potem wlepić tam przeciwników w każdym korytarzu, który obraca się co jakiś czas. I jedyna rzecz, jaką musimy zrobić, to po prostu poczekać, aż się obrócą i żeby nas nie widzieli. I wpakować im kulkę w czoło. Doskonała robota, doskonała robota. Tak, proszę. Jest. Biurowiec korporacji. A ja chcę może magazyny chemiczne. No właśnie, mam gwiazdkę od detektywa Rutkowskiego.
Biurowiec korporacji. Zlecenie od jednego z członków zarządu korporacji. To i tak nie ma większego znaczenia, bo tych misji jest 10. A mi absolutnie wystarczy, że przeszedłem chociaż tą jedną. Bo myślę, że ta jedna daje idealny wgląd na to, jaka jest praktycznie rzecz biorąc cała reszta gry. Ale w wypadku złych gier jest tak, że jeżeli gra jest taka sama przez cały czas, to im grasz, tym jest ci gorzej, bo dłużej jeszcze musisz to wszystko znosić. Lub może być ewentualnie jeszcze gorzej. Modlę się, aby tak nie było, ale ja osobiście uważam, że usatysfakcjonuje mnie przejście jednego poziomu na 100%, co mi zajęło, ogólnie rzecz biorąc, momencik, zaraz wam powiem, zajęło mi to 30 minut. Zajęło mi to, kurde mać, 30 minut, przejście jednego poziomu detektywa. Taką małą różnicą byłoby dodanie oznaczników, gdzie są bomby. No taką małą. Już nie pomaga, że muszę czekać 30 minut, aż strażnik się łaskawie obróci i mnie nie zobaczy. Albo muszę stanąć tak daleko, że będę mógł mu pakować kulki w brzuch, a on nawet nie będzie... gadał. Nie będzie nawet gadał. Więc dobrze. Tutaj kończy się moja przygoda z detektywem Rutkowskim. Życzę, aby każda misja mu się udała i aby wszyscy jego arcywrogowie w końcu zlegli się przed obliczem jego i obliczem sprawiedliwości, i żeby zamknął wszystkich, i ogólnie rzecz biorąc, takie miłe rzeczy. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o detektywa Rutkowskiego. Nasz bohater narodowy usuwa się w cień, aby wykonać kolejną tajną misję i abyśmy mogli spać bezpiecznie w nocy.